prezesa sądu. Czyli na podstawie tej demonstracji pana prezesa sądu. Czyli tej demonstracji, tą demonstrację zakazał prezes sądu. I pan wyniósł to na podstawie zeznań, które prezes sądu złożył. Na podstawie zeznań prezesa sądu i na podstawie odpowiedzi burmistrza. Czyli na podstawie odpowiedzi burmistrza stwierdził pan, że demonstracja jest nielegalna, natomiast zakazana wynikała z treści... Panie Słonawski, może tak, że mogła być nielegalna, bo oczywiście pan policjant nie decyduje o rozstrzygnięciu. Ja rozumiem. Tylko, że może mógł domniemywać, no, że mogła być nielegalna. Ja rozumiem, ale dla mnie ważniejsze jest to stwierdzenie zakazana, proszę Wysokiego Sądu. Dla mnie jest to bardziej istotne. No co innego jest nielegalne, co innego jest zakazane. Tak, ale to na samym początku powiedziałem, że tu były bardzo duże kłopoty interpretacyjne. Rozumiem. Tego zdarzenia. Bardzo były duże kłopoty interpretacyjne. A pan tylko wyłącznie polecenia przełożył. No, ja serdecznie dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo świadkowi. Świadek jest dobry. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Dobrze, czyli poprosimy jeszcze tego świadka, który został zawnioskowany. Sąd dopuści tutaj do udziału w sprawie, do przeprowadzi dowód zeznania świadka. Proszę bardzo. Ma świadek dowód osobisty? Bardzo proszę tutaj podać. Pan podejdzie do barierki. Dziękuję. Proszę się przedstawić imię, nazwisko pana. Dariusz Songol, lat 42. Lat 42. Zamieszkuje pan w jakiej miejscowości? Zamieszkał w Ostróda. Ostróda. Z zawodu jest pan? Z zawodu jestem obecnie kuratorem zawodowym dla dorosłych. Kurator zawodowy. Jeszcze, Wysoki Sądzie, ponieważ dostałem wypowiedzenie. Do 30 kwietnia. Dobrze. Jeszcze jestem kuratorem zawodowym dla dorosłych Sądu Rejonowego w Ostródzie. Sąd rejonowy. Proszę Wysokiego Sądu. Dla dorosłych Sądu Rejonowego w Ostródzie. Złożyłem oczywiście od tej decyzji. Proszę poczekać, tak? Zaraz będzie pan mówił, bo to już nie należy tutaj do okoliczności, które sąd musi na chwilę obecną ustalić. Czy proszę pana, jest w stosunku do obwinionych, jest pan osobą obcą? Całkowicie jestem obcy. Mhm. Czy był pan kiedyś karany za składanie fałszywych zeznań? Nie byłem karany, Wysoki Sądzie, ponieważ wykonywany zawód nie pozwolił mi na to, żeby dobrze, być nie byłem nie karany. Pouczam świadka obowiązku mówienia prawdy, jak też odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Proszę, zapiszemy, panie Olku, bo to jest istotna wiadomość też. Jestem na okresie wypowiedzenia. Tak, do 30 kwietnia. Na okresie wypowiedzenia do 30 kwietnia 2010 roku. I po złożonym odwołaniu do ministra sprawiedliwości, które jeszcze znaczy, nie zostało. Czy pracodawca panu wypowiedział, tak? Umowa o pracę. Tak, wypowiedział mi. Pracodawca, czyli sąd rejonowy w Ostródzie, tak? To znaczy pośrednio, ponieważ głównym pracodawcą jest prezes Sądu Okręgowego w Elblągu. Mhm, czyli sąd rejonowy w Ostródzie, a dokładnie mówiąc. Dokładnie mówiąc. Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu wypowiedział mi umowę o pracę. W dniu 10 stycznia. W dniu 10 stycznia 2011 roku. Także jeszcze już po zdarzeniach, które miały miejsce, którego przedmiotem dzisiaj tutaj spotykamy się. Dobrze, proszę bardzo. Pan ma jakieś wiadomości na temat... Proszę Wysokiego Sądu. Był pan świadkiem rozmowy, tak, prezesa czy wiceprezesa? Proszę Wysokiego Sądu. Tak. A więc powiem tak. Przede wszystkim jestem zdumiony, że doszło do takiej sytuacji, że dzisiaj tutaj zasiadają panowie z Porozumienia Rawskiego na ławie obwinionych. Zasiadają na ławie obwinionych. I osoby z Porozumienia Rawskiego. I moim zdaniem, oczywiście moim zdaniem, jest to
zupełne, totalne nieporozumienie. Ja proszę Wysokiego Sądu, z moją prawie 12-letnią praktyką zawodową, powiem tyle, że różne rzeczy widziałem w sądach. I naszym Ostruckim, praktyką zawodową. I w innych. Różne rzeczy widziałem w sądach. Wiele razy zeznawałem w sądach, wiele widziałem różnych scen, które miały miejsce na korytarzach sądowych. Były interwencje ochrony, służb ochrony, policji. Rzeczy, panie, proszę świadka, tak? Natomiast przyjęcie tezy, że zgromadzenie, które odbywało się przed Sądem Rejonowym w Ostródzie, miało zakłócać pracę kogokolwiek w tym sądzie, czy sędziego, czy kuratora, czy sekretarki, czy nawet pana, który sprząta pomieszczenia, jest totalnym nieporozumieniem. Przecinek, jest totalnym. Jest totalnym nieporozumieniem. Ja tamtego dnia pełniłem dyżur, ponieważ moja praca polega na tym, że, jak Wysoki Sąd zapewne wie, pełnię dyżury w określone dni i na pracy terenowej. I tak się złożyło, że tamtego dnia pełniłem dyżur w sądzie. Tak, tak więc cały dzień od 7.15 do 15.15, a nawet dłużej, bo bardzo wiele razy pozostawałem po godzinach w pracy. Dzisiaj tak zostałem potraktowany za to, ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Dobrze. Byłem wówczas cały dzień w pracy. I proszę mi wierzyć, z moim doświadczeniem, z tym, co robię na co dzień, jeszcze robię od prawie 12 lat, twierdzenie, jeszcze raz mówię, że to, co działo się na parkingu przed budynkiem sądu, miało komukolwiek przeszkadzać, jest po prostu kłamstwem. I uważam, że odpowiednie podmioty powinny zająć się osobą, wobec której moim zdaniem zachodzi wysokie domniemanie, iż mogło dojść do nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień. Uważam, że pewnymi osobami powinny zająć się, tak? Powinny zająć się określone podmioty, aby zbadać, czy czasem nie zachodzi wysokie domniemanie, uzasadnione domniemanie przekroczenia uprawnień. Czy nie zachodzi uzasadnione domniemanie przekroczenia uprawnień? Ja, Wysoki Sądzie, tak, pracowałem cały dzień w biurze, w budynku na tam, gdzie pracuję tyle lat. Mnie to w żaden sposób nie przeszkadzało. Owszem, samo życie, jeżeli ktoś przychodzi do pracy, żeby zajmować się sensacyjkami, prawda, plotkowaniem, to znajdzie wiele różnych sposobów na to, żeby patrzeć, co dzieje się przed budynkiem, a nie zajmować się swoją pracą. I powiem jeszcze raz z całą mocą. Mnie, jako kuratorowi, który wówczas pełnił dyżur tamtego dnia, zgromadzenie nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało. Dobrze. Proszę dalej. Teraz chciałem jeszcze zauważyć takie oto dziwne okoliczności, których byłem świadkiem. Byłem świadkiem, moim zdaniem, dziwnych okoliczności. Bardzo dziwnych okoliczności, które miały miejsce tamtego dnia w godzinach urzędowania sądu. Otóż kilka razy w jakichś sprawach swoich osobistych byłem zmuszony zachodzić do sekretariatu prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie, a dokładniej mówiąc, to jest sekretariat. Chciałem zachodzić do sekretariatu prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie. To jest sekretariat, w którym pracuje pani kierownik oddziału administracyjnego, a więc ja wszystkie swoje sprawy głównie załatwiam z nią, nawet wszelka korespondencja jakaś osobista od prezesa sądu do mnie, to też poprzez kierownika oddziału administracyjnego. I co mnie bardzo zastanowiło? Otóż to, proszę Wysokiego Sądu, że moja pierwsza wizyta to chyba gdzieś była gdzieś koło południa, może trochę wcześniej, 10 może,
trudno mi powiedzieć dokładnie, ale na pewno nie wczesnym rankiem, w tymże sekretariacie. Nie było, drzwi były otwarte do pomieszczeń obu prezesów, czyli do pana, wówczas prezesa pana Wigonowskiego i wiceprezesa wówczas pana Borowego, i były pomieszczenia otwarte, ja tam do środka nie zaglądałem, ale wynikało, że tych osób nie ma. Tych osób nie ma. Tak. Do pani kierownik, pani Iwony Kulasińskiej, w jakichś sprawach swoich ja tam się zwracałem. I pani kierownik Iwona Kulasińska przy mnie wykonywała telefon. Ja nie lubię podsłuchiwać niczyich rozmów, ale skoro ten telefon był wykonywany przy mnie, prawda, no to uważam, że dzisiaj z perspektywy czasu podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Dobrze, proszę bardzo. Wynikało z tego wykonywanego telefonu z sekretariatu prezesa Sądu Rejonowego przez panią Iwonę Kulasińską, że łączy się z którymś z panów prezesów. I teraz nie powiem, bo bym skłamał. Czy z panem Wygonowskim, czy z panem Borowym. I padło takie oto stwierdzenie. Panie prezesie, może pan na czas, nie wiem jakie tu padło określenie, na ten czas coś takiego, przyjechać i pobyć czy w urzędzie miasta, czy konkretnie u burmistrza miasta. Takie padło stwierdzenie. I pobyć w urzędzie miasta, tak, czy u burmistrza miasta. Tak. I to dzisiaj z perspektywy czasu uważam za bardzo, no, moim zdaniem dziwne i zastanawiające, bo wówczas nie wiedziałem, że to może mieć jakiś tutaj związek z dzisiejszą sprawą. Co jeszcze uważam za dziwne i zastanawiające? Wielokrotnie mam też kuratorów społecznych. Wielokrotnie są to osoby rekrutujące się spośród pracowników, sekretariatów, prawda? Chodziłem na ostatnie piętro do wydziału cywilnego w jakichś sprawach, też już nie potrafię powiedzieć w jakich. I w tym czasie, kiedy odbywało się zgromadzenie właśnie na parkingu Sądu Rejonowego w Ostródzie, widziałem takie grupki sędziów, nieduże grupki, i między innymi widziałem też żonę pana, z panią sędzią, panią sędzinę Borową Zalewską. I osoby te stały i tak, no właściwie to już takie poddasze naszego budynku, i obserwowały właśnie te zgromadzenie przez okna. I tak, proszę Wysokiego Sądu, trochę mi się śmiać zachciało, no bo jakby to tak nie wiadomo co się odbywało w zasadzie. Jakby, no nie wiem, tam jakiś cyrk przyjechał, czy coś takiego. W każdym razie to mnie też utkwiło w pamięci, że ostatnie piętro, kondygnacja, taka grupka sędziów, chyba był tam jeszcze pan Różalski. A to częste są manifestacje przed sądem? Nie. Ja byłem pierwszy raz. Sądy były... To znaczy, nie, przepraszam, była też sytuacja jeszcze na starym budynku, kiedy jeden pan demonstrował, też to gdzieś był odstęp przed tym zdarzeniem z półtora roku. Czy jeszcze coś na temat tej manifestacji, proszę świadka? Czy jeszcze coś? To znaczy, to co ja też widziałem, prawda, w trakcie wykonywanej pracy, to na pewno nie było żadnych sytuacji takich, w których dochodziłoby tam do jakichś sytuacji zagrażających komukolwiek. Mnie w ogóle zastanowiło to, że pojawiło się tam mnóstwo służb mundurowych. Ja najpierw nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że naprawdę jakieś poważne. Pierwsze, co pomyślałem, teraz sobie przypominam, że jakaś bomba jest pod sądem podłożona. A jakie tam służby były na miejscu? Ojej, był, najwięcej to było mundurów niebieskich policyjnych. Była i straż miejska. Nawet tu dzisiaj sobie tak siedziałem w korytarzu, przypominałem, nawet jakieś mundury zielone mi tam mignęły. No nie mam pojęcia kto, co, ale naprawdę myślałem w pierwszym momencie, takież służby przyjechały właśnie pod sąd, że myślałem, że jest podłożona bomba pod nasz sąd. Dopiero się później wszystko okazało, że to właśnie chodziło o te zgromadzenie. Proszę bardzo, proszę panów obwinionych. Pytania jakieś do świadka? Tak, proszę. Ja mam pytanie. Proszę bardzo. Proszę
duże świadka. Czy świadkowi coś wiadomo, że urząd miasta lub burmistrz we własnej osobie próbował, czy wydał decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia? Absolutnie nie. I ja przyznam się szczerze, ja na tamten czas w ogóle, kiedy się to zgromadzenie odbywało, to nawet powiem tak troszeczkę krytykując samego siebie, ja nawet nie zapoznawałem się, bo nie było takiej potrzeby dokładnie z przepisami prawa o zgromadzeniach, ale co jeszcze? Przez ten czas, kiedy się to zgromadzenie odbywało, na pewno nie, bo znam osobiście i burmistrza dawnego pana Nosewicza, i obecnego pana Dąbrowskiego. Ja tych osób tam nie widziałem. Znam bardzo wiele osób, proszę Wysokiego Sądu, z Urzędu Miasta. Dobrze. Ponieważ jestem nie też, tego pisać, ponieważ też ja już dokończę jedno zdanie. Jestem na co dzień, działam społecznie, jestem przewodniczącym Rady Osiedla Drwęskiego, czyli Jednostki Pomocniczej Samorządu Terytorialnego, a więc od wielu lat współpracuję z Radą Miasta, z przewodniczącym miasta i tym bardziej z burmistrzem miasta. Znam wszystkich praktycznie pracowników z Urzędu Miasta. Nie widziałem nikogo wówczas z Urzędu Miasta. Ale przyznam się szczerze, bo bym skłamał, przecież ja, tak jak powiedziałem, zajmowałem się wówczas pracą, a nie obserwowaniem, co dzieje się przed budynkiem. Czyli przed budynek pan nie wychodził, tak? Mogłem wychodzić, ale bo to było ciepło, pamiętam. Ja mam też taką specyfikę swojej wykonywanej pracy. Tak, ja znam specyfikę. Ale nie, nie. Proszę mi pozwolić dokończyć. Kuratora, proszę mi pozwolić dokończyć, mówić. Ponieważ wiele osób, z którymi pracuję, nie chce rozmawiać ze mną o sprawach bardzo osobistych w budynku sądu. Dobrze. I często wychodzimy sobie przed budynek porozmawiać. Przed budynek wtedy. Mogłem wychodzić, ale na pewno nie zaczęliśmy. Nie robiłem tego nagminnie. Nie, na proszę pewno. Bardzo, jeszcze jakieś pytanie. Czy często się zdarza, że prezes sądu wychodzi przed budynek w czasie godzin pracy i angażuje się w jakieś rozmowy czy działania na zewnątrz budynku sądu? Czy to często było w zwyczaju?